Krzysztof Olesiejuk ukończył Uniwersytet Śląski na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym. Pracę zawodową rozpoczął w Młodzieżowym Domu Kultury w Białej Podlaskiej w 1995 roku, gdzie prowadził koło wokalne i instrumentalne. W 1998 roku założył studio wokalne Brevis, które istnieje do dnia dzisiejszego. Długoletnia praca zawodowa oraz zebrane doświadczenie, które przekazuje swoim podopiecznym, owocuje wieloma sukcesami na szczeblach ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Wokalistki i wokaliści zespołu brali udział w programach telewizyjnych takich jak Mazby The Music, The Voice of Poland. Dzięki wspaniałej pracy i pełnemu zaangażowaniu studio wokalne Brevis reprezentuje wysoki poziom artystyczny. Krzysztof Olesiejuk jest również laureatem wielu festiwali, przeglądów i konkursów w kraju i za granicą, m.in. Ogólnopolskiego Dziecięco-Młodzieżowego Festiwalu Kolędy i Pastorałki Współczesnej Złoty Fleci, Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Śpiewający Słowik, Międzynarodowego Festiwalu Sztuki w XXI wieku. A w chwilach wolnych pan Krzysztof Olesiejuk pisze teksty i muzykę poetycką, którą można posłuchać na kanale YouTube i Facebooku. Uhonorowanie pana Krzysztofa Olesiejuka Bialską Nagrodą Kultury imieniem Anny Sanguszków-Radziwiłłowej pierwszego stopnia to wyróżnienie za działalność na rzecz upowszechniania amatorskiego ruchu artystycznego w naszym mieście, a także podziękowanie za całokształt pracy artystycznej. Instruktorzy z reguły są na zapleczu. Zależy nam głównie, żeby to nasi podopieczni byli widoczni, a my zaś kryjemy się gdzieś tam za kotarą, z boku i staramy się ich wspierać. Także bardzo miło, że ktoś na to zaplecze zajrzał i zobaczył, co my robimy, co ja robię, co inni instruktorzy, bo też wcześniej dostawali jakieś tam nagrody i tego typu również. Także dziękujemy serdecznie, że ktoś to dostrzega, że ktoś to widzi. My na scenie występujemy rzadko, nasi podopieczni częściej, moi podopieczni. Tak więc dziękuję serdecznie za docenienie. Dziękuję wszystkim, dziękuję panie prezydencie, dziękuję kapitule i dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dziękuję za nominację również. Krzysztof Olesiejuk, proszę bardzo, w ręku statuetka Anny Sanguszków-Radziwiłłowej i dyplom Bialska Nagroda Kultury. No to panie Krzysztofie, tak jak on wspomniał w swoim wystąpieniu, nadszedł czas, żeby zauważyć kogoś, kto siedzi czasami bardzo często na zapleczu, a wypuszcza tylko swoje gwiazdki, opracowane i oszlifowane diamenty. No chyba na tym to polega w zasadzie, że wypuszczamy te gwiazdki, robimy swoje po prostu, pracujemy. A to są tak jakby owoce, które dzisiaj ktoś tam dostrzegł, że jestem gdzieś tam na zapleczu, że coś tam robię, że się staram, że no, z lepszym lub większym, mniejszym lub większym skutkiem wszystko przynosi jakieś tam efekty. Banałem będzie powiedzieć, że ta nagroda stanie się dla pana Krzysia kolejnym mottem i argumentem do pracy, bo przecież tak jak ciebie kojarzę i widzę, to tobie chyba tych zachęt nie potrzeba. Różnie, czasami potrzeba. W każdym razie chciałbym coś zrobić może bardziej teraz od siebie w tym kolejnym etapie, bo to już w zasadzie zaczyna się już drugie ćwierćwiecze mojej pracy, więc może w drugim ćwierćwieczu coś trzeba zrobić od siebie. Zacząłem tworzyć własne utwory poetyckie, może będą mniej poetyckie, więc bardzo bym chciał w tą stronę pójść, ale oczywiście pociągnę ze sobą też innych. Także mimo wszystko będę starał się robić dalej to samo. A czas pokaże, jak będzie. Krzyśku, a czy tak te ćwierćwiecze za tobą, czy podsumowałeś tak delikatnie, żeby wyznaczyć 2-3 momenty, które były najważniejsze w tym właśnie ćwierćwieczu dla ciebie? Trudno w zasadzie wybrać, bo może to właśnie choćby to, że zacząłem coś tam tworzyć. To jest dosyć ważny element, chociaż teksty pisałem już dawno. Nie wiem, być może jakieś tam nagrody, no to na pewno to jest dla mnie jakieś tam docenienie, podsumowanie. Wcześniej dostawałem jakieś tam nagrody za kompozycję na przykład i to też chyba było dla mnie istotne. A tak po prostu jakoś nigdy nie zwracałem na to uwagi. Najważniejsze, najsławniejsze gwiazdy przez ciebie wypuszczone.
których jesteś dumny? Ze wszystkich jesteś dumny. Ze wszystkich jestem dumny. Większość w zasadzie robi co innego, niekoniecznie śpiewa, ale no, jestem dumny właśnie z Jadzi Kuzaki choćby nawet, która troszeczkę osiągnęła. Kinga Linkiewicz ostatnio odnosi sukcesy na scenach międzynarodowych. Tak więc wydaje mi się, że to są takie osoby, które no, jeszcze jakieś są blisko mnie, ale też osoby, które śpiewają gdzieś tam w Polsce, o czym ja nawet nie wiem, no bo to wiadomo, że ludzie się rozeszli po świecie, chociaż mam jedną absolwentkę, która założyła bardzo dobry zespół w Kalifornii i tam tworzy muzykę brazylijską, także jest to Patrycja. Ma to rys amerykańskie, znaczy nawet nie amerykańskie nazwisko, ale bardzo skomplikowane, więc nie wypowiem. Biden. No ale w każdym razie jestem z tego dumny, że jednak kontynuuję to, co tutaj zaczęła. Największe sukcesy przed tobą. Mam taką nadzieję, czekam teraz na Oscara, bo chciałbym stworzyć kiedyś jakąś muzykę filmową właśnie, choćby nawet, nie? Próbuję czasami bawić się jakąś kompozycję, także być może. Nie, oczywiście. Kolejny James Bond z muzyką Krzysztofa Leziłka z Białej Podlaskiej. Panie Krzysztofie, no czego panu życzyć? No tego Jamesa Bonda życzymy. No, postaram się, coś się zrobi. Dziękuję bardzo. Ogromne brawa.